Jeszcze zanim powstały kozielskie mosty, w tym miejscu, w jakim znamy je po dziś dzień, na wyspie założono pruską państwową stadninę koni. Jednym z elementów stadniny był dom dyrektora. Za domem znajdował się rozległy ogród, który dzisiaj możemy podziwiać jedynie na starych pocztówkach. Ogród podzielony był na kilka części. Pierwsza, najbardziej nam znana, to część reprezentacyjna, z okrągłym klombem i nasadzeniami, na którą wychodziło się przez taras dyrektorskiego domu. Obok znajdował się sad, a za nim ogrody działkowe pracowników stadniny. Całość ogrodzona była murowanym z cegły klinkierowej płotem z metalowymi przęsłami. Stadnina powstała w 1877 roku, natomiast nowe mosty wybudowano w 1885. Nie wiemy kiedy i dlaczego droga pomiędzy mostami zyskała taki dziwny kształt. Prawdopodobnie musiała właśnie ominąć ogród i dlatego po zjechaniu z mostu dosyć gwałtownie zakręca w prawo. W latach przedwojennych i jeszcze wcześniejszych takie zakręty nie były utrudnieniem w komunikacji. Większość pojazdów jeździła powoli, ciągnięta przez konie. Jednak po 1945 roku ta sytuacja ulegała zmianie. Szybki rozwój przemysłowy Kędzierzyna powodował natężenie ruchu drogowego. Po drogach jeździło coraz więcej samochodów ciężarowych, którymi pod plandeką wożono ludzi do pracy. Autobusy zdarzały się sporadycznie. Warunki transportu osobowego były bardzo surowe i trudne. Na to wszystko nakładał się stan techniczny drogi między mostami w Koźlu, która wybudowana kilkadziesiąt lat wcześniej nie spełniała wymogów zwiększającego się natężenia ruchu. Droga była brukowana, wąska, obsadzona po obydwu stronach drzewami i bez ciągu dla pieszych. Trudnością było wymijanie się samochodów ciężarowych na takiej jezdni. To spowodowało, że podjęto decyzję o budowie drugiej drogi przez wyspę. Po wojnie w stadninie kontynuowano hodowlę koni i nadal użytkowano ogrody za domem dyrektora. Gdy jednak zapadła decyzja o budowie, uległy one likwidacji. Płot został rozebrany. Do dzisiaj przetrwało kilka elementów tego ogrodzenia przy wjeździe na teren dawnej stadniny. Teren ogrodu zasypano, tworząc podwaliny pod jezdnią. Rozważano też budowę stacji paliw pomiędzy drogami, ale zrezygnowano z tego pomysłu. Prace przy budowie drugiej drogi przez wyspę, rozpoczęte w latach 1964-65, trwały około 3 lat. Jak wynika z relacji jednego z mieszkańców Kobylic, w tym czasie zdemontowano w Kobylicach pomnik poległy w I wojnie światowej i wrzucono go w podwaliny budowanej drogi. Czy tylko ten jeden pomnik się tam znalazł? Tego nie wiemy. Dzisiaj przyzwyczailiśmy się do widoku dwóch jezdni na wyspie. Już wkrótce prawdopodobnie główną jezdnią będzie ta nad dawnym ogrodem dyrektora, a stara droga, jako mniej wygodna dla ruchu samochodowego, za sprawą właśnie ostrego zjazdu z mostu, zostanie zmieniona w parking i przebudowana. Ale to już będzie inna historia.